To jest Luni. Luni to jest Luni. I właśnie otrzymałeś dzienną dawkę Luni. Cześć, tu Ernest. Dzisiaj rano do gry weszła aktualizacja. U mnie ważyła niecały gigabajt. I co ciekawe, aż połowa tego gigabajta jest zaszyfrowana. Ale druga połowa już nie. W tym filmiku rzucimy okiem na zmiany na wyspie, wyzwania i oczywiście skiny. Zaczynajmy. Planeta Travisa jest jeszcze bliżej, a muzyka gra głośniej i wyraźniej. Do tego na wyspie pojawiło się kilka ciekawostek, powiązanych z tym eventem i wyzwaniami. Oto wyzwania, które powinny wejść jeszcze dzisiaj. Wykonajmy je! Pierwsze wyzwanie rozkazuje nam tańczyć 10 sekund na parkiecie jachtu lub après-ski. Do wyboru macie dwie miejscówki. To wyzwanie można wykonać tańcząc dowolną emotkę przez 10 sekund na jachcie. Albo tutaj na parkiecie do tańca na Śnieżnej Górze. Nagrodą za to wyzwanie jest ekran wczytywania. Drugie wyzwanie polega na odbiciu się na 5 różnych wielkich głowach Astro. Przed potnymi piaskami w różnych miejscach pojawiło się aż 5 ogromnych złotych głów Travisa, na których można się odbijać. Za zadanie mamy, no, odbić się na każdej z nich chociaż raz. Do tego wyzwania idealna jest naparzanka. Głowy są blisko siebie, a na naparzance mamy lotnię. Nagrodą za drugie wyzwanie jest graffiti. Trzecie wyzwanie wysyła nas w odwiedziny, estrady na północ od Potnych Piasków. Oto dokładna lokacja tej estrady. Bardzo łatwo jest ją zauważyć. Za to wyzwanie otrzymamy ikonę sztandaru. Za wykonanie wszystkich trzech wyzwań otrzyma się emotkę. W temacie wyzwań to przy okazji dam znać, że na koncercie Travisa będzie można odblokować wyjątkowe osiągnięcia. Jedno za samo wzięcie udziału oraz za zatańczenie dowolnej emotki podczas koncertu. Oto jak ta estrada będzie wyglądać później. Jako ciekawostkę dodam też, że podobno część tego koncertu ma odbyć się pod wodą. Na to wskazują wycieki prezentujące animację pływania pod wodą. Tak za to będzie wyglądało odliczanie do tego eventu na mapie. Dobra, nadeszła pora na nowe skiny. A więc, każdy kto posiadał konto Fortnite podczas eventu quizowania otrzyma za darmo animowane malowanie ogniokąty. A Rockmanka otrzymała nowy, jaskrawy styl. Teraz to, na co chyba każdy czekał, czyli skiny Travisa. W sklepie już jutro pojawią się dwa zestawy za fotolce. Jeden z dwoma ubiorami i drugi z zestawem sprzętu. Tak samo jak to było w przypadku skinów Deadpoola, te przedmioty będą też oddzielnie w sklepie. Sprawdźmy je po kolei. Pierwszym ubiorem jest oczywiście sam Travis Scott. Co tu dużo mówić, to Travis. Ma swoje oryginalne buty, tatuaże, no widzicie. Jego plecak to napis Cactus Jack. Cactus Jack to jego przezwisko, nazwa jego wydawnictwa, kolekcji ubrań i tak dalej. Bardzo fajne jest to, że posiada jeszcze drugi styl, przypominający Terminatora. Jego spodnie się zżarzą i ujawnia się jego cyborgowe wnętrze. Drugi ubiór to Astro Jack. No i muszę powiedzieć, że wygląda jak nie z tej ziemi. Tak ma nawet napisane w opisie. Nie mogę się nie zgodzić. Widzicie teraz jego pierwszy styl. Z przodu wygląda super, jest animowany, nie za duży, ma nawet markowe buty Jordan. Drugi styl tego skina także jest animowany. Jest na nim o wiele więcej niebieskiego, co mi się bardzo podoba. Plus jego hełm zamienia się w latający globus, na którym, co ciekawe, jest obecna wyspa oraz stara wyspa. Może Travis na koncercie nas tam zabierze. Wokół tego globusa orbitują wagoniki. Jego plecak to animowana planeta. To ta sama planeta, która jest teraz na niebie. Ma ona aż 3 różne style. Dodam też, że na ekranie wczytywania, na którym jest ten skin, na tym globusie jest jeszcze inna mapa, a mianowicie bardzo stara wersja obecnej wyspy, zanim weszła do gry. A oto lotnia, którą otrzyma każdy za wzięcie udziału w koncercie w dowolnym terminie. A to zbierak, który będzie w sklepie. A to jest malowanie, które też będzie w sklepie. Dalej, emotki. To jest emotka za wyzwania. Nawiązuje ona do tego, co Travis robił kiedyś na scenie z mikrofonem. Ta emotka za to będzie w sklepie. To zapętlony wstęp z piosenki Sicko Mode.
Czy będzie jakiś pakiet muzyczny albo cokolwiek innego? Może. Kilka rzeczy może być zaszyfrowanych. To, co teraz widzieliście, to wszystko, co na dzień dzisiejszy nie jest przed nami ukryte. Poza tym do gry wszedł jeszcze jeden nowy ubiór i zbierak, ale nie jest powiązany z tym eventem. Tak czy siak jest warte uwagi. To nawet ładny skin. Na koniec jeszcze jedna nowinka. Według wycieków do sklepu ma wrócić pakiet magmowych legend. Zawiera on 3 skiny, w tym 2 obiory i 1 lotnię. W cenie około 80 zł? Nie znamy jeszcze dokładnej daty powrotu. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.